To jest droga do góry? Na to wygląda. Nie, jeśli to nie brodaty gmur i jego szczeniak. Mam tu dla was coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Nie, twój zasrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra. Jak myślisz, czego chcę? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. O, w sumie twoje towary to już w wielu miejscach można... Można ten... Jakby nie patrzeć. Zobaczycie! Dobra, pokaż... Wszędzie ci się tak śpieszy? Esz. No, co tam ciekawego, byczku? Może mi ulepszysz mojego lewiatana? Ła! Nie no, bez jaj! Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. No i to rozumiem. Nie no, przed chwilą byliśmy w sumie u niego. Okej, to wiemy. Jeśli chodzi o tamtą sprawę... A, czyli można się teraz, jakbyśmy mieli jakieś inne miejsce znali, to byśmy mogli się przenieść, kuma. No dobra, dobrze wiedzieć, to się na pewno przyda. Gdzieś takie coś było już chyba, jak znalazłeś te, byłem tam za szybko. No, widzicie jak to czasami z tymi grami jest. Trzeba czasami lepiej pójść trochę wątkiem głównym, bo potem odkrywasz takie rzeczy. Dobra, wiecie co? I tak tu jeszcze wrócimy, więc chodźmy trochę wątek główny ruszymy. Coś jakoś FPS-y tu spadają, mam wrażenie. Dobra, chodź! Chodź, mały kurwiu! O, winda! I przepraszam bardzo, co ja tu tylko przyszedłem, żeby widoki pooglądać? Chyba kurwa tak. Tak, ewidentnie przyszedłem tu tylko, żeby widoki pooglądać. Dobra, nie było tematu. Nie, no wie, no tak, to trochę tak, co nie? Zawsze ciężko zdecydować, kiedy jest ten moment, że można pozwiedzać. Dobra, no nic, chodźmy. O my sakra. Tak poekspiłem, że teraz to są lamusy. O kurwa, zapomniałem, że oni wybuchają. No, tak podekspiłem, że aż teraz to są naprawdę lamusy. Dobra, weź tu czytaj, głupku, głupia, głuptasku. Innym razem. Okej. To jakaś winda, jakieś dwie skrzyneczki. A, tam jest łódka dodatkowa, fajnie. Dobra, wchodzimy tam, YOLO. Elo. O bogowie. Kurwa. Kurwa. Szybko, zanim się podniosą.
Dobra, cichaj tam. Czasem się ciebie boję. My. Uwaga, ojcze! I strój podłogę. No i tak to się właśnie robi. Króciutko. Nie odczytam ich. Nie odczytam ich. Ale to odczytasz, chodź mały gówniaku. Hup. Popatrz, kolejny. Patrz, to wąż świata. Jest większy niż myślałem. No! Patrz, dziabnął Tora. Albo dziabnie. Chyba. Dobra, to żeśmy się podowiadywali bardzo ciekawych rzeczy. Informacje o celach, bla, bla, bla. Dobra, chodź mały kurwiu, mamy sprawy do załatwienia. Co to? Strasznie cuchnie. Trucizna. A, kumam. Czyli takie buty. Jakaś skrzyneczka! No! Dobra, co my tu mamy? Część szyfru. Spróbuję coś ułożyć. Dobra, to się postaraj lepiej, młody. A co to jest? O, kurde. Muszę tutaj na chwilę się cofnąć. Dobra, zbadajmy to. Co to jest? Kurde, no, niszczyć! Dobra, nie za bardzo mogę z tym teraz coś zrobić, bo zginiemy, jak zabiorę topór. Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dałeś jej ci czegoś nauczyć. Tak. Trujące pale. Żałosne. Topór do mnie. No to są ciekawe jakieś rzeczy. Też pewnie coś w przyszłości z tym będzie. Dobra, idziemy młody. Chodź. Przed górze. Rany. Ale tu mgliście. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale... Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale... znam to ostrze. To jedno z naszych, ale... nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy... No... Cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście! Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fejnie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką. Dobrą kobietą. Dobrze. Tak. Zajmę się usprawnieniem topora. Ale... nikt cię o to nie prosił. To prawda, ale... znając twoją matkę,
Na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat? Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się, przysięgam na Freję. Nie usuwaj jego pracy, tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść jest... Nie. Brudna. No dobrze. Po prostu... Czy to krew? Nad czym pracujesz? To zwę to przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś znieść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. W porządku? Do dzieła. Kamienie skrzeszenia są teraz dostępne w sklepach. Kamienie skrzeszenia można kupić, aby Atreus mógł ożywić Kratosa po śmierci. Kliknij, aby przejść do sekcji kupowania w sklepie. Dobra, okej. Kamienie skrzeszenia. Istnieją różne rodzaje kamieni skrzeszenia, ale Atreus może mieć przy sobie tylko jeden, aby kupić inny kamień skrzeszenia. Najpierw musisz pozbyć się aktualnego. Użyj go w walce albo sprzedaj w sklepie. Okej. I co mamy? Zwykły kamień skrzeszenia. Magiczny kamień, który przywraca Kratosa do życia z niewielką ilością zdrowia. Wciśnij F, kiedy Kratos umrze, aby Atreus mógł go skrzesić. Umożliwia mu powrót na pole bitwy. Możesz mieć przy sobie tylko jeden... fajnie, no. Widzicie? Kurde, zająłem się misjami pobocznymi, a nagle odkryłem milion rzeczy, których mogę tutaj dodatkowych korzystać. Tu pojawi się zakupiony kamień wskrzeszenia. Okej. Fajnie. No i przepraszam bardzo, ulepszył mi tego kamień wskrzeszenia, mi dał tylko? To jest to potężne ulepszenie? Powiedziałbym, że tak sobie, no. A nawet tak se. Dobra, artefakty możemy sprzedać. Jakiego diabła to nosiłeś? To dopiero coś. Do następnego, przyjaciele. No dobra, no dużo rzeczy nam to nie dało. Dobra, zaczekajcie chwilę, idę się odlać. Dobra, chodź, mamy gówniaku, pozwiedzamy trochę okolice. Żałosne. Nie no, co jest do chuja? Dobra robota. Dobra, kto jeszcze? Uważaj! Chcesz kamień zdrowia? Tak, poproszę. Kurwa, irytuje mnie, że akurat kiedy rasuje, musi rzucać tamten gnój.
Dobra, poszło w miarę. Łatwo. Kurde, lamusy z Wąchocka. Myślały, że będą miały ze mną jakiekolwiek szanse. Co to robi? Co ja tu zablokowałem? A, do tego chyba. Ciekawe, czemu już się nie dogadują. W końcu są rodziną. To wyłącznie ich sprawa, chłopcze. Czasu odnowienia. Takie sobie. Trujący dym. To zrozumiałe. Tutaj też jest trujący dym. Żeby zobaczyć, jaki jest symbol, kumam. Dobra, czyli będzie trzeba to jakiś ten konkretny symbol ułożyć, żeby coś powstało. Dobra, przez to, że bardzo późno poszliśmy tutaj, to tak jakby mamy tutaj trochę ułatwioną robotę, bo przeciwnicy są tutaj mega słabi. My walczyliśmy z dużo silniejszymi przeciwnikami, więc naprawdę jest easy. Dobra, jeszcze mamy to. Okej, chyba wiem, o co chodzi. Dobra, czyli takie gówno musimy ułożyć. Nie wiem, czy przez przypadek... Przez przypadek chyba ułożyliśmy tam, jakie trzeba było. Ta. I będziemy mieli kolejną kozacką skrzynkę otworzoną. Oh yeah! Mówisz, że Hony, twoje ten się też, twój kot też się ślini? No i kozak, róg. Udało ci się zebrać 3 rogi gwistego miodu, zwiększ swoją maksymalną wartość szału. No i kozaczek, teraz to będziemy jeszcze bardziej rozjuszeni. Ej, wait, poczekaj chwilę, coś sprawdzę. O, właśnie. Coś mi tu nie pasowało. Ej, ale w sumie tu coś też jest. Zaczekaj chwilę, mały gówniaku, sprawdzę to. Nie dotykaj! Wciąż to naprawiam! Kto to powiedział? Co jest z tobą nie tak? A, to będzie winda. Kurwa, a tutaj co? A tutaj skąd te gówno? Chyba po prostu to musi zostać naprawione. Okej, kumam, i tam będzie po prostu taka winda. Transport, szybszy transport. Ej, ale dziwne, że tu nie mogę się do skrzynki dobrać. Ale dobra, będzie winda, to pewnie będzie działać. Zarośla Hel. Nie spalisz ich i nie potniesz. I tego też nie zrobię, bo nie wiem jak. O, są jedne z tych nielicznych rzeczy, których na razie nie wiem jak rozwiązać. I właśnie dlatego tak naprawdę teraz warto pójść dalej, żeby fabularnie odblokować te rzeczy, a potem i tak tutaj wrócić, bo będę mógł to wszystko podblokowywać, tak mi się wydaje. No nic, lecimy dalej, nie ma co tracić czasu. Stanowczo za dużo czasu straciłem na pierdoły. Zbliżamy się do góry? Owszem. No byczko, a gdzie mielibyśmy się zbliżać? Jej! Cholera.
Dobra, spuszczę ich po prostu standardowy wpierdol. Tam. Naprawdę nie chciała, żeby ktoś to otworzył. No i myk! Są klątwy, co? Czas odnowienia. Nadal takie sobie. Poczekaj, tutaj coś było? Leżało? Tu tylko leżało życie, które mam aktualnie. Dobra, chodźmy tutaj. Ha, idzie prank, chłopczyku. A chłopczyk nie reaguje. Mały gówniak. Dobra, chodź, gówniaku, pozwiedzamy te okolice. Dobra. Zobaczmy. W tą stronę. Mamy się dostać na górę, tak? To jest nasze główne zadanie. Okej. Okay. Ubiory się nie poddają! Pizda! Kurwa. Gotów, ojcze! Kurwa, zapomniałem, że mam ogój! Topór przez przypadek przyciągnąłem! Mój błąd. Odruch! Kurwa, jebnął mnie. Dobra! Kurwa, gdzie jest ten gówniak? Podobno ma jakieś skrzeszenie gówniaka, ale coś nie zadziałało chyba. Ja pierdykam. Co za głupia śmierć. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Jej! Super! Kolejny upiór! Za mną, Atrusie. Już idę. Trucizna! Ustrzel ją, chłopcze! Kurwa, nie to! Dobra, banalnie, jak zwykle. Dobra, chłopczyk! Co to za gówno jest, mnie ciekawi bardzo. Właśnie są takie rzeczy czasami, których człowiek nawet do końca nie rozumie. Na przykład to. Co to jest? Ale to chyba też coś, co będziemy mogli używać późno. Właśnie coraz więcej rzeczy pojawia się na mojej drodze takich, które będę mógł użyć po prostu dużo później. Zamknięte na dobre. Na przykład to. No, coraz częściej się takie rzeczy pojawiają.
No, to też chyba... Tego też nie mogę użyć. No... Zresztą się takie rzeczy tutaj pojawiają. Dobra, chodź, mały gówniaku, idziemy sobie trochę pozwiedzać. Mówisz, żeby się tutaj wspiąć? No, w sumie czemu nie? Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Te wilki są jakieś chore! Ja też to zauważyłem. Kurwa! Łatwo! Było dobrze, nie? Tak, było okej. Okay. Lepiej. Dobra, rozejrzę się po terenie. Tam jest do zamrażania. Ciekawe. Tak jakby można było tam jakoś podejść. Ale w sumie to nie wiem nawet jak. A wiem chyba jak. Trzeba było po prostu wypierdzielić wszystko tutaj w kosmos. Prosta zagadka logiczna. Dobra, runiczny samolot w tym prostym bazie zwiększają wartość odnowienia, mówisz? Dzięki, dzięki, byczku. Kurwa, co jest? No przecież... Dobra, weź w stanie. Ja pierdykam, nie ogarnąłem totalnie. Myślałem, że muszę ten. Dobra, widzę, że tam to trzeba po prostu wyrąbać. Tak, nie ogarnąłem totalnie, byczki. Myślałem, że muszę, wiecie, tam te szybko zmienić na te drugie i by zadziałało, a jednak nie zadziałało. O, szybki doskok zakończony atakiem. Okej, dobra, pozbieram te wszystkie rzeczy, a potem zastanowię się, co z tym zrobić. Mamy też trochę punktów w sumie. No, poczekaj, zobaczmy. A, bo mamy tak, teraz jest 100 i to jest tak spoko w sumie, ja chyba bym to zostawił sobie, wiecie. Mamy też jakieś tutaj jakby rzeczy w pancerzu, ale nie są wcale lepiej od tego, co mam. W sumie to są dużo gorsze. I to też są dużo gorsze. Dobra, weźmy umiejętności. Zobaczmy. W co możemy tutaj być? Niestety lewiatan cały czas jest nieulepszony. Brzniga z nóg i zazim średnie obrażenia. Chyba z toporem. Zobaczmy. To ewentualnie to. Żeby eksplozję wykonać. Nawet spoko. To myślę, że nie ma co. No, jak już to coś z tego. No, małego gówniaka ewentualnie mogę polepszyć. A polepszyjmy małego gówniaka, niech ma. Będzie przynajmniej z tego silne obrażenie zadawał. Atakując go, nie przytrzymaj to, żeby zadać ten. Dobra, to się jeszcze zastanowię. Co?
Jak mam gotów, oj byczku. Gra jest przekozacka. No. Przekozacka gierka jest, naprawdę. No, mocarna przygoda. Dobra, przesunę. O proszę, chyba jedzenie przyszło, zaraz wracam. O bogowie! Walka! Puszczaj go! O bogowie! No i się rozjuszyłem! Tymi lamusami mam walczyć? Przecież to jest żałosne. No cóż. Kurde, dobrze. Kurwa, ruszaj się! Kurwa, ruszaj się! No i widzicie, tak to jest. Ja pierdykam. Jak jebną! Kurwa mać! Zjebańcu, gij! Kurwa, jak jebnął! Dale, ledwo! Dobra, muszę się wyleczyć, synku! Gówniaku! Dobra, wyleczę się, już z nim walczę, jak człowiek! Dobra, pizda! Dobra. Widzę. Dobra, myk mu na głowę! Zostało tylko trzech! Kurwa, oni skąd się wzięli? Uważaj! Kurwa mać! To miejsce. Powiem tak, rozjuszyłem się troszeczkę, ale łatwo. Dobra, co to mam? Rzadki przedmiot. Uuu, siły i ten. Dobra. Uuu, co to jest legendarny, niewyobrażalny materiał, który mroźny płomień. Czy to przypadkiem nie zwiększa mojej mocy lewiatana? Długo szukałem tego gówna, bo mój lewiatan jest stanowczo za słabo, dlatego mi się nawet tych misji pobocznych chciał robić.
Dobra, zajebiście, będziemy mogli sobie u byczka zwiększyć moc lewiatana, kozak. Dobra, ale to za chwilę, chodźmy zobaczyć, co jest tutaj za tymi gigantycznymi drzwiami. Wow, teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem. To już chyba niedługo będzie działać, co nie? Dobra, wyleczmy się trochę. Zobaczmy, ta, na razie nie działa. Dobra, gówniaku, chodź. Zaniesiemy prochy twojej matki, a co tam? Kurde, ale taką przerwę sobie zrobiliśmy, nagle tam smoka żeśmy uwolnili. W sumie długą żeśmy sobie przerwę zrobili, co nie? Tutaj gdzieś smoka żeśmy sobie uwolnili, tutaj coś. Cofnij się, chłopcze. O! Co? Co to? Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma! Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. A może was lubię. Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Bardzo konkretnie widzę, no. Konkretna odpowiedź. Droga w kierunku góry ukończona. No, nie wyszło, nie wyszło, to nie wyszło. Nie ma co drążyć tematu. Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Dobra, inny świat, srat, jak to się mówi. No, dobra. No, nie udało się, trudno, wracamy. Dobra, prowadź mnie, kobitko, co tam znowu wymyślisz? Jestem bardzo ciekaw, co wymyślisz takiego fajnego. Troli ogłuszać głównymi rękoma, gołymi? No dobra. Greitha! O kurde, jaka nie, magia! Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. O tak. No dobra, przekręcę to, niech stracę. Myk! Winda pędzi! Widzisz? Fajnie, co nie? Ale jest zajebiście. Kurwa, jestem... Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Cały czas była nakładka z Discorda. Ja pierniczę, jaka siupa. Jaka siupa, no straszna. Nikt mi nie powiedział na czacie. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Chciałoby mnie, chłopcze. Ale ładnie tutaj mapa się nam tworzy, co nie? Ładnie, ładnie. No, my się tutaj dla jaj do tego Veigardu poszliśmy w sumie. Wiesz, rozmawialiśmy z Wężem Świata.
Naprawdę? Przesada. Jestem dobry z języków. Nawet tych, których wcześniej nie słyszałem. Ale gdy mówi, nic nie rozumiem. Niestety nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. A... Nie no, gówniak go zrozumie. No i co? Tu? Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. No, dawaj te swoje maczary mary. Fokus pokus tralalala. Patrzcie uważnie. Liosta! Da się przejść. O bogowie! Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów? Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. O bogowie, no to niezła jazda. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Thorem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. No właśnie, gówniaku, ogarnij się. Co, tu? Gdzie ja w ogóle jestem? Co to za miejsce? A, byłem tu przecież, no tak. Dobra, chodź, gówniaku, no. Otworzenie wrót. No i wróciliśmy znowu na ten cały pomost. Świątynia Tyra została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich, by przeżyć. Zaktualizowano bestiariusz. No dobra, jesteśmy u tego gościa, co robił te. Skręćcie w prawo na dole schodów. Nie? Ja idę do... O nie, cholipka, zamknięte. Dobra, skręć w prawo u dołu schodów, no. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. A, czyli tutaj trzeba coś zreperować. Jak zwykle najbrudniejsza dobrze, robota dla mnie. Dobrze, że jestem tak wyjebanie silny. Dobra, łatwe. Przepchnij most po torze. Kurwa, i tak nie mam nic lepszego do roboty, prawda? O, cały most się obraca. No, jestem zajebiście... To jest w ogóle możliwe. Jestem zajebiście silny, może dlatego. Dalej, pchaj, dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Dobra. Zmęczyłeś się? Nie, to dla mnie żadne zmęczenie. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Oj tam. Lub ktoś igrało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! To było imponujące. No, wiem. Nie uszkodziłem sobie pleców. Jestem zajebiście silny. No. Świątynie teraz budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Jak się giereczka podoba, kozacka jest. No i co, jesteśmy w kuźni, no.
No, jak zwykle nie ma go tego gostka, kiedy jest potrzebny, no. Co tam masz? Otwieraj to gówno. Liostra. Cięciwo przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. O, czyli teraz go zaczarujesz, ten łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. Loko, spoko. Da się zrobić w sumie. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. O cholipka! O bogowie! No, nieźle to wygląda, muszę przyznać. A nawet bym powiedział epicko. Oj, epicko! Cześć, ja jestem tutaj. No dobra, no odpalaj to gówno, niech będzie. Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Nie podoba mi się to trochę, ale co tam? Podejdźcie do stołu. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost. Służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. No nieźle. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. No dobra, łatwa sprawa. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Dobra, teraz dobra. Teraz łączący światy się ustawi. I świat między światami się otworzy. Ty, to jak coś powiesz, to... No nie ma chuja we wsi, co nie? Ale se pogadaliśmy... Widzicie ten wielki kryształ? Ta, widzę. Każdy świat posiada taki.
Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Nie zadziałało. Wciąż tu jesteśmy. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś tak... Ach, ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. A, czyli widzicie, czyli mimo, że mieliśmy tam jakieś cele, w sensie będziemy mogli to powrócić, ale... No dobra, wyjdźmy stąd jeszcze. Oho, bogowie! Widzę, że kuźnia tutaj jakby nigdy nic. A to? No, to muszę przyznać, że ten świat jest dosyć sporawy. Oj, i to jak?